Więc tak, zawsze mnie interesowało, czy Indiana Jones mógł znaleźć święty graal, czy nie. Święty graal? Święty graal. Czy wierzysz w święty graal? Co to jest graal? To jest ten kielich, z którego pił Jezus, podobno. I Indiana Jones go znalazł, sam widziałem na filmie. A, na filmie widziałem. No. No to jak na filmie widziałeś, to musiał być Widziałeś graal. Te filmy? Widziałam. Z Indianą Jonesem? No. I to dlatego zostałaś jak się nazywa? Chyba archeologiem. Nie, nie dlatego. No dlaczego? No, bo nie mogłam być neurochirurgiem. No bez jaj. No, nie są ja. Naprawdę? Naprawdę. No, nie. Ja myślałam, tak zawsze marzyłaś, a potem jeszcze ten Indiana No bo Jones. Ja miałam trzy chłopsia dynda i tak. Takie były. Neurochirurgia, astronomia i archeologia. Okej. Okay. I dobra, neurochirurgia, powiązania z Biblią nie ma, pewnie. Ma. Jakie? Jak namieszać komuś mózg. Bardzo śmieszne. Astronomia, nie wiem czy ma. Psalm 19 mówi, że tam niebiosa głoszą chwałę Boga, a to niekoniecznie związane z astronomią jest. No ale jest o księżycu, o gwiazdach i o innych rzeczach. A że czerwony karzeł i pulsar głoszą chwałę Boga, tak? No ale Boże Jozuemu się słońce zatrzymało i księżyc. No, o, jak to był najdłuższy dzień. No i co? Jak to ma się do astronomii? Także trzeba udowodnić, że taki dzień był. I co, ktoś udowodnił? To znaczy, można udowodnić, ale nie astronomią, tylko historią, etnografią. A czyli nie ma sensu astronomia, w sensie takim, żeby udowodniać Biblię. Kurczę, ma! Wiesz, jak pięknie wyglądają planety? O, dzwoni ktoś. Niech se dzwoni kiedy indziej. To SMS przyszedł. Dobrze, pięknie wyglądają. Dobra, okej. Okay, archeologia ma najwięcej wspólnego z Biblią. No, dubie się w ziemi. I udowadnia się, że Biblia jest sensem czy bez sensu? W ogóle są tacy archeolodzy, co udowadniają, że Biblia jest bez sensu? Da się? Są tacy. To znaczy wszystko się da, jeżeli można udowodnić, że była ta ewolucja, no to można udowodnić, że Biblia nie ma sensu. A na tej zasadzie? Dokładnie. Okej. Okay. To teraz, ale nie, sensownie. Czy co mówi archeologia na temat Biblii? Bo ludzie se myślą. Co mówi archeologia, czy co mówią dowody? Dowody co mówią? A co, to nie to samo? Nie to samo. Czym się różni to? Tym, że masz różne szkoły archeologiczne i niektóre, na przykład na uniwersytety, działają ewidentnie w ten sposób, że pewnych odkryć nie wolno opublikować, pewne są przemilczane. A, taka spiskowa teoria. Nie, nie spiskowa. To jest teoria, kiedy nakłada sobie właściwie taką cenzurę w mózgu sam archeolog. Badania Jerycha są dobrym przykładem. Opowiedz o badaniach Jerycha. Najpierw z Biblii. To powiedz, co to było. Co to było? To I było kiedy miasto. To było? No, to było długo, bo to było jedno z najstarszych miast. Ale tu chodzi o Jerycho z okresu Jozłego. To tam masz Czyli 15 kiedy? Wiek. 14-15 wiek. Przed naszą erą. Przed. Dla tych, co nie wiedzą, to gdzieś 1500. No, 1400 z kawałkami. Dobra. I była historia taka, że, jak pamiętam, krążyli Izraelici, mieli dąć w trąby. Musimy iść po piwo jeszcze. No, to pani, ale pani się przeszła. No, pani ładnie idzie jakoś. Fajnie, nie? Jak ta środka Marysia. Dobrze, to mieli dąć w trąby, przejść dookoła miasta. A potem no, 7 razy przejść, tam przez... I łazili, a potem te mury tak, się tak wywaliły. Ryknąć, że się mury miały nie, pęknąć. Nie, oni tylko mieli sobie przejść, a mury same się pęknęły. Tak, i co ogólnie na zdrowy rozum to jest niby bez sensu. Właściwie dużo ludzi powie, że Biblia co za pierdoły. I teraz przychodzi archeolog, idzie znaleźć Jerycho, żeby udowodnić, no, że to jest bez sensu. Była tam najpierw kobitka, która była... za wszelką cenę udowadniała, że Biblia jest bez sensu. I oczywiście nic nie znalazła z okresu Jozłego. Wszystko po pani się patrzy, to może... A niby cię z zimnego piwa. Będzie, możemy... Tak. To od razu może zapłacić piwo i od razu zapłacimy. Co, żebyśmy już potem mogli... Okej, dobra. Czy jeszcze będą dwa te piwa, ale zimne? Dobrze. Będą zimne? Będą. Tak, fajnie. To jeszcze dwa te piwa i potem i od razu rachunek, żeby zgłosić, dobrze? Dobrze. Okej. Okay. No. Więc kobieta... Bo zimne to ważne. Wiesz, tak dygresja, czy starożytni mieli piwo? Mieli. Od kiedy mieli? Od zawsze. Naprawdę? Prawie od zawsze. Jak zawsze myślisz, że starożytni to tam kije jakieś,
tam dzidy i nic więcej nie mieli. A co ma kij i dzida do wina, piwa i innych? Bo to jest zaawansowana technologicznie wiedza, piwo. Nie? No nie bardzo. Archeologia coś wie. No właśnie skąd wiadomo, że mieli piwo? No bo znaleziono i przepisy, i ślady po tych piwach, winach i innych trunkach mocniejszych. Jak? Przecież dawno ulotniły się już, bo... Różne rzeczy zostają w naczyniach, które są zakorkowane. Różne szlamy, różne resztki, a poza tym przepisy. To jest archeologia. Przepisy, przepisy. Jak sobie siedzi taki i se na dubie gdzieś tam, że piwo se robi się tak, bo mama powiedziała, że tak, a tata, że tak. Hieroglifami. Na przykład. Jak jest piwo po hieroglifowemu? Nie, ale, a nie wiem, jak jest piwo po hieroglifowemu akurat. Dobrze, okay, historia, krótka historia piwa. Czemu nie ma piwa w Biblii? To jest ten... Wiesz co, no są różne dziwne trunki, ale przede wszystkim kładzie się nacisk na wino i na te mocniejsze. Na wódkę. No niekoniecznie wódka to była, to ale mocniejsze, coś na zasadzie naszych koniaczków. A, okej, okay. Czyli dlatego nie ma w Biblii, bo to nie jest alkohol. Ale też takie spirytusowe. Nie, myślę, że po prostu Izraelici nie używali. No to gdzie używano? W Egipcie. W Egipcie używano, używano w Europie. Europa była? To nie chodzili tam sami tacy barbarzyńcy? A co tam było wtedy? Że była. 1500 lat przed naszą erą coś było? No, było, było. Co było? A jeszcze dużo wcześniej były te takie megality, które sobie stoją, pamiętasz? Nie. Takie różne to dziwne... z filmu Odyseja Kosmiczna, takie kwadratowe, tak? No nie, niekoniecznie kwadratowe. W Korsyce, znaczy na Korsyce. Na Korsyce na przykład masz cudne takie budowle. Trochę w Wielkiej Brytanii tego zostało, w Irlandii. Stonecz. Na przykład. Okay. Ale po co to było? W ogóle. Po co, znaczy tak, od Jerycha przeszliśmy do Stonecz. Zaraz wrócę, pamiętam. No. Dobra, po co to było? No. Mam ci podać oficjalne wersje, czy moje wersje? No obie, jakie są oficjalne? Oficjalnie są to jakieś? Tak naprawdę że nie nikt nic nie wie. Poza tym, że prawdopodobnie był to kalendarz, ponieważ to no do tak, dzisiaj to można słyszę. Pewne rzeczy wyłapać. A co nieoficjalnie wywoływali szatana tym? Czy to była znaczy, scena rockowa wtedy? Wiesz co, druidzi to raczej nie scena rockowa. No nie, tam bardziej bębenki inni i smażący się ludzie. To hard metal. Hard to na pewno był, a czy metal to nie wiem, raczej wiklina. Dobra, okej, okay, no ale nie, no po co to było? Po co był Stonehenge? Na pewno miejsce, w którym w jakiś sposób obliczali święta, obliczali coś. No kalendarz, na pewno miejsce, w którym składano tak, związane ze składaniem ofiar jakichś. Skąd wiadomo to? Z tym, co niedaleko Stonehenge kopano i że zawsze takie miejsca miały związek z jakimś kultem. Że trupy były, tak? Wiesz co, trupy, nie trupy, raczej coś takiego jak kamienie ofiarne. To się da poznać kamień ofiarny, idziesz ulicą kamień, o, a ten jest ofiarny, tak? No, niektóre się da. No, okay. No już mogę? No? Bo tak w ogóle to można zamiast o Jerychu, o nefilimach pogadać. Co to są nefilimy? To są upadłe anioły. Bez jaj, to tym będzie? No to jaja to one jest. Raczej miały, bo dzieci miały. Co ty to opowiadasz? Jeszcze raz, po kolei, dobra, no zaraz do tego przeskoczymy. Najpierw o Stonehenge. Nie no, słuchaj, to takich budowli podobnych do Stonehenge jest cała masa. No. I gdzie? Gdzie? Na całym praktycznie świecie są takie coś megalityczne budowle. Tak. Wszędzie. Okej, okay, no i to było po co? Ofiary? A ja myślę, że to było wszystko, powiem bardzo tak, dziwacznie jak na kogoś, kto zna historię przedpotopową. No, no, no. I co? No co było? I do czego to służyło? Jak dla mnie były to... O. Tak, tak? Tak. Karta Martin? Tak. Mogę pana prosić do baru? No to idę do baru. To nie mów jeszcze. Już? No. Dobra, to może nie. Może tak jeszcze jedno zdanie, bo to strasznie wszystko chaotyczne i nieprofesjonalne. No, ale zacznijmy od tego, że w archeologii trzeba odróżnić coś takiego jak to, co wykopiesz, tak zwany artefakt, od interpretacji. No tak jak we wszystkim. Niezupełnie, ponieważ narzucane są pewne schematy. Myślenie. W myśleniu, tak. Jeżeli się wydubie gołą babę, na wydubałaś przykład... kiedyś gołą babę? Na przykład figurkę jakąś tam Wenus. Aha. Tak zwaną Wenuskę.
To interpretuje się jako przedstawienie bogini matki. Jeżeli wydłubie się jakąś tam figurkę niedźwiedzia, to oczywiście był kult niedźwiedzia albo polowanie. No bo pasuje do reszty. Dobra, teraz pójdziesz na śmietnisko, bo niestety najczęściej grzebie się na śmietniskach. Aha, dwudziestowieczne, zaczekaj, ale dwudziestowieczne. I wydłubiesz stado gołych lalek Barbie, bo sukienki się rozlazły. Powiem, że to bogini matka. Bogini matka. No nie, powiem, że to w kontekście historycznym. Nie będziesz wiedzieć. Bogini matka, tylko głupia lalka. Nie no, goła, ale ty za 2000 lat czy 3 wydłubiesz stado gołych lalek. Dobra, kult, to się chudej bogini. W kontekście historii jeszcze, czy nie? A skąd ty wiesz, co tam było? Jaki kontekst? W zapiskach, czy nie? Nie zawsze masz zapiski. Tam, gdzie wykopuje się te figurki tak zwane paleolityczne, to nie masz żadnych zapisków. Okay. Czyli o historii... Tak samo Stonehenge, to jest wszystko nasza interpretacja. Tak nie, naprawdę... nie ma żadnych historycznych zapisków z tego okresu? Nic? Czyli równie dobrze można powiedzieć, że było to stado wariatów, które jeździło po świecie i stawiało kamień. Aha, albo artyści modernistyczni. Tak, albo ówcześni niewyżyci artyści. Albo na przykład do wieszania prania takie robili. Coś mało wygodne. Coś miał dziwny wynalazek. Ale to jest wszystko interpretacja, nasza nie interpretacja. Wiadomo. Okay. Nie wiadomo. To po co tym gadamy? To nie wiadomo. A ty masz jakieś własne zdanie na ten temat? To znaczy ja mam zdanie na temat megalitów i nie tylko tych. To powiedz, takich damy miejsc... do spiskowych teorii, mam jest taki jak podcast. Teoria chaosu, to by się nadało. Jak Balbek, ale nie, to może tak. Jeżeli będziesz chciał gadać kiedyś o megalitach, to pogadamy o megalitach. Dziś o Jerychu. Balbek, o całej tej reszcie. Dobrze. Wielkich, starych kamieni, co to nie wiadomo skąd się wzięły miast i tak dalej. Ale nie da się w skrócie zapowiedzieć, co to było? Jakoś według mnie to było, a szczegóły w innym odcinku. To znaczy, według mnie to były bardzo rozwinięte kultury starożytne. I dlatego kamulce takie robili. A te kamulce były po byku takie, że niektóre dźwigi współczesne ich nie potrafią ruszyć. O, no dobra. Więc no racja, o tym, dlaczego one takie były i kto je ruszał, to... Ale po co to robili? To w następnym odcinku. No, ale przynajmniej po co zobaczymy, czy będą ciekawi, czy będą chcieli o tym słuchać. Ja jestem ciekawy, ja chcę słuchać. W sumie tam inni, no dobra, niech będzie. Okej, wracając do Jerycha, jeszcze będzie o tych aniołach. Jerycho, tak samo masz przykład. Jerycho i Pałac Dawida to są najlepsze przykłady na to, jak można naginać wykopaliska. No, wykopujesz, cicho, bo tu podsłuchują wszędzie. Wykopujesz określone rzeczy. Oczywiście to, co chcesz, pomijasz, odsiewasz. Skorupy. Ja rozumiem. No, no jest selekcja, ktoś po prostu ma wybraną selekcja. Już interpretację, to sobie tam... I dobra, wszystko ale co tam tylko znaleziono? Znaleziono coś czy nie? Kobieta, która tam szukała, znalazła wszystko, tylko i wyłącznie starsze i żadnych śladów wojny. Na szczęście jej się umarło. No. I te wykopaliska przejął... No, co niektórzy archeolodzy się cieszą, bo taki syf, jaki ona zrobiła w archeologii, jeżeli chodzi o Ziemię Świętą, to tylko paru było takich wcześniej w archeologii. Pobrudziła Ziemię Świętą. Zbrukała. W każdym razie umarła se i przyszedł gość, który nie był chrześcijaninem i nie miał jakichś skłonności do udowadniania, że Biblia jest prawdziwa, ale nagle odkrył, że pamiętasz był mur. Kiedy? Nazwisko, no właśnie mówię. A, bez przygotowania mówimy to, dobrze. Ale był. W każdym, mogę wszystko potem na papierkach ci dać i uzupełnisz. W każdym razie Gostek wszystko to, czego ona nie znalazła, więc dowody na konkretny wiek, na to, że było miasto zburzone, na to, że były takie ogromne mury, na to, że walnęły na całej długości. Naprawdę są, a jak można sprawdzić, czy mury się rozsypały? I nawet jest fragment takiego, wiesz, te mury... Znaleźli proszek w miejscu mury? Nie, znaleźli mury, które się zwaliły od środka na zewnątrz. Jak się burzy mur, to się burzy zazwyczaj... No bo ktoś go łupie tam. Łupie od zewnątrz do środka. A te się zwaliły. Jest tak napisane, że się zwalą i Izraelici wejdą bezpośrednio wprost przed siebie do miasta. No tak, że przejdą każdy przed siebie. A jako, że musieli podejść pod górkę, to te mury musiały ten wał taki po prostu zrobić taką platformę lekką. Aha, czy było miasto na wzgórzu, tak? No, jakby miasto, się samo miasto, to musiało które, na zewnątrz, wiesz, powstaje ileś tam wieków jedno na drugim, to zawsze się potem robi wzgórze, to się Telem nazywa. Jak? Tel.
Tele. Tel. No telewizja tel. To jest. Tel. To tel. Stąd się tel wziął. Stąd się tel wziął, no. W każdym razie Gostek to znalazł. Znalazł te takie mury właśnie ogromne. Nie jakieś tam małe murki i małe miasteczko, tylko ogromne miasto z ogromnymi murami, które już później przez następne kilka wieków nie było zasiedlone. Dokładnie tak, jak mówi Biblia. Mm. Tak samo było w... Czy to jest wiarygodne informacje? Da się to sprawdzić gdzieś? Okej. Okay. Imię, nazwisko, się, wykopaliska, czy daty. Da się, tak? Tak. Uniwersytety, które archeologowie prowadziły... o tym wiedzą, tak? Że znaleziono to miasto. Tak. No miasto jest znane. Tylko pytanie, że czy chcesz... Jak interpretujesz to, co znaleziono? Czy będziesz Dobra, jak to można inaczej interpretować, skoro jest miasto ze zburzonymi murami, datowanie. Które się... Datowanie. No, to datowanie jest nieprecyzyjne. Zresztą nawet no, co daje datowanie? No powiedz to archeologom, że jest nieprecyzyjne. No, że nie wiedzą o tym, co no, mi No to co z tego, mówić. Ale i tak będą udowadniać, że jest precyzyjne. Ale dobra, co to pomoże datowanie, jeżeli mam takie mury i tak się rozsypały, więc jak? My powiedzą ci, że było trzęsienie ziemi, to trzęsienie ziemi było 500 lat po czasach Jozuego. A że 500 lat, na to przykład. Wiedzą tylko za pomocą datowania. Wiedzą też, bo na przykład ktoś znalazł skorupkę naczynia, które powinno być dopiero w tej kulturze. No to nie jest dowód? Może jest. Niezupełnie, ponieważ to było w innej części miasta znalezione. Okay. No, czyli to tak trochę na siłę No sobie. Na siłę. Okay. No dobra. To tak jak wykopaliskowie... Ale Jerycho jednak wiadomo, że było, więc to jest... Jerycho już... było. Była Jerozolima. Była Jerozolima króla Dawida. Były sadzawka Syloe. To są wymienione w Biblii. To są wymienione w Biblii. Tunel, który był, którym dostarczano wodę. To wszystko jest i to wszystko odkryto. No tak, to widziałem też, że na filmie na YouTube był. No to ci dałam linka. No. Tak, rzeczywiście, to sam widziałem, że są te tunele. No, polecam wycieczkę do Jerozolimy. No drogawo, trochę jakby ktoś, jakiś słuchacz chciał zasponsorować, to z kamerą się udam chętnie i zrobię. Ale nie będę wiedział, gdzie jechać, to musi być, to ty też musisz jechać, bo to... Dla dwóch osób, proszę. Muszę być eksperta, no, nie jestem archeologiem. No, ale w każdym razie takie miejsca są. Następna rzecz, ktoś powie, że a, to nie jest historyczna, tylko kulturowa. Ale było coś takiego czy do co, niedawna. Nie jest. Zaczekaj. Ale jak... czekaj, bo kontekst, jak, co, kto powiedział? No. Było coś takiego jak grób Józefa, tego Józefa z Biblii. Kiedy, gdzie? Nie ma tego w Biblii. Józef był sobie człowiek, umarł, jego kości przeniesiono i pogrzebano. A tego Józefa ze Starego Testamentu Józefa? Tego Józefa ze Starego Testamentu, co to żona Putyfara tam... Nie tego stolarza Jezusa, ojca, nie, tylko tego młodego, przystojnego, co był niewolnikiem i żona Putyfara go chciała zgwałcić. A potem był drugi po Faraonie. A potem był drugi po Faraonie i sprowadził Jakuba i całą resztę rodzinki. Czy w Biblii jest napisane, że jest grób jego? Przewieźli jego kości? Kości, jak wychodzi, Izraelici, gdy wychodzili, zabrali jego kości i pochowali go. I bez jaj, że znaleźli to. Ten grób był znany przez setki lat. Jak to był? To no był? Przecież tak, wybudowany. A to kilka lat temu... Jeżeli to potwierdza Biblię, to A dosyć... kilka lat temu, kiedy Palestyńczycy tak zwani się wkurzyli i grób rozwalili. No to nie można niszczyć archeologicznie. Następna zabytku. Rzecz. Jest coś takiego jak... Przyjemni ludzie to bo są. Do tej pory jest coś takiego... W Biblii jest opisana historia, że tam Abraham wykupuje... Ale czekaj, bo to dalej nie jest dowód archeologiczny, że taki grób był, bo wiesz, że ilość drzazg ze świętego drzewa, na którym Jezus umarł i tak dalej, to by można ciężarówkami wozić. Nie, to ten przez setki lat jest udokumentowane, że to jest grób Józefa. Tak samo jak istnieje do dzisiaj miejsce, które jest grobem Abrahama, Sary, Izaaka, Jakuba, Racheli. No i na ile to jest wiarygodne są te miejsca? Te miejsca, to jest no, lokalizacja, tak sam, ta sama. Okej, okay. Mniej więcej. No jaskinia, Malepa. Spórzędnych nie ma, no, jest, miejsce wokół, niedaleko jakiego miejsca, jaskinia i tak dalej. Jest jaskinia niedaleko tego miejsca. Okej, okay, to mówimy teraz o starożytnych czasach, to kiedy to I było? To, ale, no zaczekaj, ale Abraham umarł około 1800. No, to jeszcze starsze niż Jerycho. No, Jerycho było wcześniej, ale upadło później. Jerycho sobie istniało. Ale no, mówimy o tym, że te miejsca były i one przez setki lat funkcjonowały jako grób Abrahama, Izaaka, Jakuba. I one do dzisiaj są. No. Oczywiście badań tam nie można prowadzić, bo Palestyńczycy położyli łapę na święte miejsca. A i tu turystów puszczają i czepią kasiorę? To znaczy można wejść, pomodlić się, żeby wejść tam do jaskini, bo to zasłonili to wejście.
Trzeba przekupić po prostu gościa, który jest strażnikiem. A jako, że to są typowie Arabowie, to tylko odpowiednia ilość kasy jest potrzebna i możesz wejść. To jest niedużo zazwyczaj. No właśnie. No. Ale czy da się uszczknąć próbkę i jakoś zbadać? Jak no, to się bada? Raczej się w tej chwili nic nie udało uszczknąć, ponieważ tego, czy ty coś stamtąd wyniesiesz, czy coś będziesz tam badać, to już pilnują. Ale wejść sobie popatrzeć można. Prace w okolicach świątyni, w górze wzgórza świątynnego są praktycznie uniemożliwione właśnie no to z powodów wiadomych. To są no, konflikty. Ale główną, miasto tak. Dawida jest odkrywane, bo te tereny, tam gdzie był pałac, są w tej chwili wykopaliska prowadzone. No dobra, okay. Jakbyś miała wymienić powiedzmy trzy najbardziej dobitnie, trzy znaleziska archeologiczne najbardziej dobitnie dowodzące, że Biblia ma sens i się trzyma kupy i że historia ta z Biblii opisana jest, to są fakty, a nie bajki. To jakie to by trzy rzeczy były? Jerycho? No w ogóle pobyt Izraelitów w Egipcie. No to są tak? No są dowody. Jakie? Całe ci kiedyś wypracowanie na ten temat przysłałam. No wiem, ale wymień tak parę, jak można. Fresków parę. To są czasy, można wydatować, kiedy oni tam weszli. Czasy takiego dziwnego upadku potem, które nastąpiły. Czasy, historia. Kiedy pojawił się ktoś taki jak wezyr, właściwie to trochę więcej niż wezyr. Pierwszy raz, to co potem, urząd, który praktycznie miał Józef. A, to pojawia się czasy gdzieś, wyjścia, się to tam wezyr, czasy wyjścia, nie? Tak. Czasy wyjścia, kiedy w dziwnych okolicznościach ginie faraon, ginie jego syn. I to, kiedy tak? Na mumiach są ślady, na mumiach są ślady po wrzodach jakichś podziwnych rzeczach. Wszystko z obrazkami, tak możesz jest, dostać czemu tego o tym nie wiadomo? To ale są przecież rzeczy, które... No, ja widziałem film National Geographic na temat starożytnego Egiptu. Słowa o tym nie powiedzieli, że cokolwiek jest, co by dowodziło historii biblijnej. Chociaż nie wiem, może są jakieś, nie wiem, programy. Chodzi o to, że to nie jest popularna wiedza, tylko to jest dla tych, którzy siedzą pewnie głębiej w same no, w ale zobacz, same postacie królów wymienionych, chociażby królów babilońskich. No. No to już późniejsze czasy. No okej, ale trochę późniejsze, ale tak samo starożytność. Byli ci królowie, prowadzili te wojny, są z tego zapiski. I tego można być pewnym? Czy to tak, jest no domysły, nikt tutaj nie odpala tego, że był Izrael, że prowadzili takie wojny, że taki król z takim królem, że tutaj Jehu tłukł się po stronie tych królów przeciw takiemu królowi babilońskiemu. No. Okay, czyli czy można mieć wątpliwości do tego, do relacji biblijnych? Słuchaj, problem nie polega na tym, czy Biblia jest prawdziwa. Polega. Nie, będą udowadniać, że owszem. W pewnym momencie pojawia się taki naród jak Izrael i prowadzi sobie wojnę, ale nigdy nie był taki duży. Dawid nigdy nie był takim wielkim królem, a Salomon to już w ogóle. No. I? A wcześniej to w ogóle nie wiadomo, co było. No, ale może mam rację. Skąd mam to wiedzieć? Ponieważ temu przeczą pewne wykopaliska. Ale to zrozum, żaden dowód archeologiczny, dowód, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o ewolucję, biologię, to ma być dowód na prawdziwość Biblii? To może być dowód na to, że Biblia jest bez sensu. Więc można znaleźć, no jeżeli nie ma kompletnie śladów po żadnych miastach, które są opisane w Biblii, to byłby dowód, który, no nie dowód, ale argument przeciwko Biblii. Jeżeli no, ale, są, no to jest dowód. Są. I te same osoby, które ci powiedzą, że tak, było Ur, z którego wyszedł Abraham. No. Był Haran, w którym zamieszkał później z ojcem. Okay. Idzie sobie później i te narody, które są wymienione w liście narodów, istniały. Mm-hmm. W tym mniej więcej okresie. Według Biblii, czyli w tym okresie na tym terenie były takie narody. Proszę, może zrobimy tak. To ja zacznę od początku samego, mniej więcej w skrócie historii według Biblii i ty mów, gdzie są archeologiczne jakieś... cokolwiek tam na potwierdzenie albo czego... Jak a to zacznijmy od raju? No, dokładnie, na Eden. No to byli tacy, co usiłują udowodnić, gdzie jest Eden, ale ja się pytam, jak to jest możliwe, że udowadniają, gdzie on jest. Dlaczego? Jak to jest bo możliwe? Było coś takiego jak potop w międzyczasie. Niezła dewastacja. No tak, to wszystko się... ale jest opisana rzeka jedna, która istnieje. Nie, no są cztery rzeki. Tak, jedna z nich to jest Eufrat. Gdzie płynie dziś, wiadomo. A jedna to prawdopodobnie Nil. No to Nil trochę dalej płynie od Eufratu. No tak, dziś. Ale pamiętam dziś, no dokładnie. Tak. Dobra, okej, okay. Czyli tutaj nie da się za bardzo nic udowodnić, bo
No, nic się za bardzo nie da udowodnić, poza tym, że... Archeologicznie. Był na przykład... Wieża Babę. No to no, Babilon. No to już tak ciach-ciach da się, że było coś takiego jak Babel prawdopodobnie... Czekaj, to po potopie już było. No po potopie. A to się, sorry. Coś do potopu da się udowodnić? Nic nie wiadomo. No, potop był niezłą demolką, ale są rzeczy... Pogadamy o megalitach w następnym odcinku. Okej, okay, te megality. To było sprzed potopu, te megality? Przecież moja potop interpretacja. Wszystkie z miód by je wszystkie. Nie, no to rozwalił co nieco. I to no, nawet całkiem dużo. Stonehenge by się, nie ma szans, wszystko zalane by było, prądy. Zalane, ale nie jest tak prosto wywrócić. A Baalbek widziałeś kiedyś, jakie to są kamulce? Nie. No a to, że Sfinks ma korozję wodną, to wiesz, wiesz. No, a widziałaś, co, jakie kaniony się porobiły, które właśnie tylko potop może wyjaśnić? A dlaczego się porobiły? Ponieważ tam był zamknięty teren, bardzo duże jezioro, które się musiało nagle przelać. No tak. A na tym terenie jest dosyć płasko. No nie będzie. Więc woda spadała i tylko potopiło wszystko, co było. Ma to sens jakiś. Dobra, ale do potopu dużo nie ma. No ale potem mamy Babela. Na potop jest zatrzęsienie dowodu w ogóle, wszędzie. No. Bo każda skamieniałość to jest właściwie no, argument za potopem. Okej, następne, co było historycznie? Wieża Babel. Wieża Babel i taki gość, który się Nimrod nazywał. No Nimrod. Jest w Biblii jako dosyć tak, no jest parę słów o nim wyraźnie. Taki. Bardzo ciekawy. Był to pierwszy człowiek, który był, jak tam no, zapisany. No, jednym z myśliwych bohaterów przed Panem i jednym z takich. Pierwszy, jako pierwszy jakieś takie państwo, imperium on założył. On Babilon założył, tak. Czy to prawda historycznie? Wiadomo no, coś? No, taka postać była. Nimrod się nazywał? Nimrod był taki Nimrod i takiego historia potwierdza legendy, historia, podania i tak dalej, i tak dalej. To taki najstarszy po potopie był. Udowodniony z Biblii gość jest archeologiczny. No wiesz, no ktoś ci powie, że tak jak Gilgamesz, nie? Tutaj widzę scenariusz na dobry film. Indiana Jones 5 by go Berło Nimroda. Czemu Berło? Indiana Jones i Berło. No to co, dzida Nimroda. No raczej, coś tam nie Nimroda wiem, jakaś korona albo skrzydełka. Skrzydełka Nimroda. No bo to jest czas, kiedy pojawiają się właśnie te bardzo dziwne, fajne postacie, te nefilimy i te inne. A z Biblii to są ci, uwaga, to są ci synowie Boży. Nie, to są upadłe anioły, które tak miały potem sobie Bnei Elohimie, synowie Boży. Ci, które mieli dzieci z kobietami, ale nefilim to są upadłe anioły. Ale w Biblii jest napisane synowie Boży, Bnei Elohim, a nie nefilim. Tak, pragnąć. Ale potem trochę dalej są opisani jako upadli. A dalej gdzieś, a gdzie? Dobra, Nephilim, Stonehenge. Ja nie widziałem Nephilim w Biblii, stwierdzenia gdzieś. To jest bardzo pobliżu. Ciekawa historia. No, to jest bardzo ciekawa historia. W ogóle historia, jest taki gość, który się zajmuje językami. To, co ludzie mówią, że to jest to UFO z dawnych czasów. Ta UFO. Często. No tak to twierdzą, nie? Ci wszyscy. Danny Kainowie i różni. No i ten, jak on się tam nazywał, co mu się umarło? Sy? A, nie wiem, który. W Polsce był Arnold Mostowicz, który ten, to strasznie ten, co to mówił, że jakaś planeta Nibru czy coś tam leci, a w ogóle języków starożytnych nie miała, teksty czytał, nie? A to ten prorok wielki? No ten, Nostradamus? Nie, ten gość. Dobra, nieważne. Za dużo dygresji, ale to jest interesująca sprawa. Czy to było UFO, czy to byli, jak to mówisz, Nephilim? Biblia mówi, że spadł jak gwiazda... Ale o aniołach teraz jest upadłych. No to jeżeli jeden spadł i wygląda jak lecąca gwiazda, to czemu reszta nie mogła świecić? Mogła. No to tutaj ma to tłumaczenie tych wszystkich rzeczy. Według mnie ma więcej sensu, jeżeli się uzna, że to nie było UFO, tylko że to były istoty, które Biblia nazywa upadłymi aniołami albo synami no, bożymi. No jeżeli chodzi o UFO, to nawet teraz... Czy to było UFO według fizycy, ciebie? Co to jest UFO? Fizycy już wiem, mówią jest... o czymś takim jak przejście międzywymiarowe. No, ja widziałem te filmy wszystkie. Dziwaczne troszkę. Słabe są dosyć. No, niektóre są słabe, ale... Jeden dobry jest Event Horizon. Straszny horror science fiction. Bardzo dziwny gatunek, ale to takie coś. Nie widziałam. No, to się można przestraszyć. Tak? Tylko we Lwowie. Wiesz co, ale UFO to jest kolejna bajka, inna, że tak powiem, inna historia, inna... To się nie wiąże z synami bożymi, że tak powiem? Nie, ponieważ to się nie chodzi w tym momencie o gigantów, o to potomstwo okay, mieszańców. Tak, według Biblii, że przypomnę, to są ludzie, którzy się rodzili z kombinacji ludzkich kobiet i aniołów z aniołami, tak. I tacy są i Biblia mówi, że tacy się rodzili, byli i tak dalej. Czy tu archeologia potwierdza? Czy archeologia potwierdza? Archeologia potwierdza, że są budowle, w
których teraz no ciężko, ciężko tak, to byłoby wiemy, to, tak. to zrobić. Może te rozmiary mają przedziwnie czasami wielkie te rzeczy. Tak, ale konstrukcyjne są trudne do zrobienia, tak jak ale te też wielkość, nie potrzeba tak dużych, bo ludzie nie są takimi gigantami, żeby im tyle przestrzeni do góry i po bokach było potrzebne. To co, to piramidy to były domy dla nich? Nie, ja nie mówię o piramidach akurat. A. Nie no, o piramidach nie mówię, mówię o niektórych świątyniach, o niektórych miastach. Nie no, gdzie mieli taką manię gigantyzmu często, jeszcze związaną z religią, to jest chyba naturalne. Ja nie wiem, czy tu można coś... No nie wiem, ja wiem, że był taki Goliat, który był ciut większym gościem niż normalnie no, i należał... No, według opisu biblijnego. No, według opisu biblijnego. I znaleziono pewne szkielety dziwne, bardzo dużych postaci. Jak dużych? Ponad 2 metry do 3 metrów. Czy niektóre 3,5 były, są przekazy. Są przekazy nawet odkrywców, którzy na w Patagonii byli. Mhm. Dopłynęli do Patagonii jako spotkali tam rzekomo ludzi właśnie takich olbrzymów. Tak jest mówię. Taka świetna książka, to może tak na koniec takiego chaotycznego odcinka. Ona się nazywa Zakazana archeologia. Napisał? Napisało dwóch gości. Nazwiska. No znajdziecie. Zakazana archeologia. Lecytyna mi się przyda. Sądząc po tytule, to będzie trudno znaleźć. Znajdziecie zakazaną książkę. Archeologię ewentualnie... W każdej zakazanej bibliotece. Na każdym nielegalnym rynku książki. Ewentualnie Martin Dogra za chwilę. Nazwiska. Może będzie w komentarzu. Nazwiska, które się, że tak powiem, uzupełnią. I polecam, poszukajcie, poszukajcie, poczytajcie... Bo są tam bardzo ciekawe rzeczy i niestety prawdziwe i no zakazane. Zakazane tak jak pewne odkrycia, nie tylko w archeologii. No, to bardzo zachęcające, żeby zostać archeologiem, bo macie, jeżeli macie za mało wyzwań w życiu, to możecie się przekonać sami potem, czy faktycznie jest tak, jak Beata mówi, że sieje spiskowe, czy też sieje spiskowe teorie, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością, żeby było bardziej sensacyjnie. Na przykład. Ja też nie wiem. Dobra, czekaj, a jak już, no to nie wiem, czy dokończę tą historię. Wiesz co, dokończę ją, bo to jest dobre. Taki przegląd, co jest archeologiczne, na co są potwierdzenia archeologiczne. To ja skończyłem na... Na Babilonie, na wieży Babel. Wieża Babel. No potem, co tam było potem z ważniejszych, ciekawszych rzeczy w Biblii? No to już masz całe te królestwa, które już są... Czy później... te królestwa wymienione są na nie jakieś dowody? Oj, to wiele. Cała Asyria, cała Babilonia, tak. Tabliczki, język. Tak, a takie postacie jak Cyrus, Dariusz. A to już późniejsze. To już, no, późniejsze, ale to już wiesz, tłuką się z Grekami no dobra, okay, i tak to, dalej. To już każdy wie, że byli. To nikt o, nie nagle każdy wie, od pewnego momentu no nie, każdy no to jest wie. Historia już dosyć bardzo dobrze udokumentowana, nie? Nikt nie ma żadnych kontrowersji wokół nich. Wokół Jerycha mogą być, wokół Cyrusa nie ma. Nie ma. Nie ma żadnych. To jest na pewno już. Dobrze, a czy coś możemy wiedzieć, czy był Abraham? Abraham, Icchak i Jakow, czy żyli? Nie wiemy. To znaczy, imion nie ma zapisanych. Nie ma. Jako takich. Ale jeżeli ktoś wie, jak wyglądały i wyglądają kultury, przekazy i tak, jaką wartość ma genealogia dla ludzi wschodu, to doskonale wie, że jeżeli ktoś mówi, że jego ale to jest coś na zasadzie etnografii, antropologii tak, kulturowej, ale te dziedziny się łączą. No wszystko się łączy. Nie, widzisz, antropologię kulturową z archeologią bardzo blisko się, w niektórych momentach musi się spotkać, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Przy okazji, czy na studiach archeologicznych się uczy też tych innych dzieci? Uczy się, są... Musisz zaliczyć zajęcia z etnografii, musisz zaliczyć antropologię kulturową, musisz też normalną antropologię, więc się uczysz kości człowieka i tak dalej. Uczysz się o wszystkich pseudomałpoludach i tak geologię i parę innych dziwnych rzeczy. Okej, o małpoludach jeszcze za chwilę, będzie w skrócie bardzo. Wiem, że wszystko naraz chce, ale jest okazja akurat. Tak, to pytanie, dobra. Kończyliśmy historię na mamucie. A przy okazji o mamutach i dinozaurach, kiedy żyły według... A mamuty to całkiem niedawno przecież. Tak? Nawet według tych datowań archeologicznych. Wczoraj? Ja myślę, że niektóre mogły wyżyć. Nie, ja też oglądam obrady Sejmu, ale takie prawdziwe na przykład. No, nie wiem, czy jakiś mamut żyje do dzisiaj. Dobra, ale no,
były to... No kiedy mniej więcej przestały? Wszystkie wyginęły teoretycznie nagle. No tak. Około 12-10 tysięcy. Oficjalna wersja. Wyginęły na tyle szybko, że na przykład nie zdążyły przełknąć tego, co przeżuwały. Więc jak ktoś widział film Pojutrze, no, to zamarzały mniej więcej w takim tempie, jak tam się dzieje akcja. No. Więc film Pojutrze mówi o pewnych aspektach naszego klimatu, które mogły mieć miejsce. No powiem, że to mi się skojarzyło, to co powiedziałaś teraz. Rzeczywiście widziałem w British Museum, jak byłem, czy w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Rzeczywiście tam są szkielety, można sobie zobaczyć zwierząt, które nie. A mamuty nie są tylko nie szkieletami, mają... bo one są całe, skóra zachowana, nawet treść żołądkowa. Tak, trawa, zamarzły od razu. Tak, trawa, którą no właśnie, przeżuwają, jeszcze nie przełknięta. O ja. A zamarzły tak dobrze, że na przykład tubylcy, którzy odkopywali czasami mamuty i badacze, to ich mięso piekli i żarli w XIX wieku. No tak czy inaczej są ślady czegoś gwałtownego kataklizmu, tak, a nie żadnych płynnych, jak nie, się nie sugeruje. Że to jest właśnie paranoja tego, jak to przedstawiali w muzeum. Bo wszędzie na wystawach były ślady, które każdy widzi na własne oczy, ślady jakiegoś potwornego kataklizmu. Te wszystkie tak zwierzęta jakieś w konwulsjach, jakaś ryba rodząca rybki i nagle zginęła. I takie, tak, tam to wszystko jest, nie? I podpisy wszędzie, że to jak powstają takie skamieniałości. I tu tłumaczą tym ludziom biednym, że one bardzo płynnie się tam giną. A człowiek widzi na własne oczy, że jest kataklizm. A oni mówią, nie, bo kataklizmu piszą. Poza tym powiedzcie mi, jak to jest, może powstać skamieniała meduza. No dajcie spokój. Miliony lat meduza? Nie widziałem skamieniałej meduzy. Ja widziałam odcisk, widziałam... przecież ślimaki są, małże są. Przecież ona zgnije od razu, bo zeżre ją coś. No to musiało ją natychmiast jakiś pył pokryć. To tak na wtedy zostaje odcisk. Ale jeżeli to by odkładało się, nie wiem, nawet nie tygodnie. Nie zostanie odcisk nawet, przecież jak ją tylko pył przykryje. Ja nie wiem w ogóle, jak może meduza skamienieć. Tak samo jak mogli ludzie... Nie, to jest taka forma, jak ludzie... Wybuch Wezuwiusza. No... Ci ludzie spłonęli, ale można zrobić odlew ciał tych ludzi. Widać grymas na twarzy i tak, tak dalej. Ponieważ pokrył je popiół, który stwardział momentalnie, a w środku ludzie się i tak spalili. A na tej zasadzie mogło. No to już nie jest skamieniałość właściwie, to no, jest coś innego. To... Odcisk. Odcisk, no. No, nie, no ale jest. Dobra, o tym czym się różni skamieniałość od odcisków to innym, no jest ale inna chaos. Technika zupełnie. Ale twórcze. Dobrze, więc historycznie skończyliśmy na... Narodzących rybach. Na potopie, nie, to później już było. Cyrus, dobrze, historia starożytna. Zostawiam już tą historię starożytną, ale jest dużo z tego, co widać. Dosyć dużo. I polecam tę książkę, naprawdę. Okej, to przejdźmy do późniejszych czasów. Trochę Nowy Testament. Czasy Rzymu. Czy tam są skamieniałości? Jak dużo? W porównaniu, nie wiem, to głupie pytania, różni ludzie tego słuchają. No, to... Skamieniały Rzym? Czy zostały znaczy nie skamieniałości, tylko archeologiczne jakieś artefakty? To się po polsku tak mówi? No. No. Po Rzymie, jak dużo zostało? Ile wiemy o Rzymie archeologicznie? Ale mówisz o Rzymie mieście, czy Rzymie no, cesarstwie? Cesarstwie, bardzo republice. Bardzo dużo. Jak dużo w porównaniu z resztą świata? Masakra. Tyle. Więcej niż reszta? Wiesz co, no, na naszym terenie to jest wszystko. Są nawet drogi, które Rzymianie budowali. Są budowle. Przecież jeżeli pojedziesz do Rzymu, to zobaczysz Panteon. Okej, okay, no dobra. To nikt nie przeczy, że Rzym istniał. Tak, no nikt nie zaprzeczy. Ale chodzi mi o ten rejon Jerozolimy i okolic. Że Rzymianie nim władali, też nie ma problemów ani z dowodami archeologicznymi, ani z pisanymi. Czyli nie trzeba wątpić, że był taki ktoś jak Poncjusz Piłat, Ostatnio już nawet na to mają dowody, że był taki gość jak Poncjusz Piłat, bo usiłowali wytłumaczyć ludziom, że to jest pomyłka. No właśnie, wszystko usiłowali wytłumaczyć, że jest pomyłka, bo tak, dużo ludzi nie lubi jakoś Biblii maniakalnie i po prostu z założenia mówiło, że nie mogło być. No dobra, im więcej się odkrywało, tym bardziej musiało to być. Okazywało, że no musimy przyznać, że był Rzym i że był Poncjusz Piłat. Dobra, ale do jakiego stopnia można potwierdza archeologia tę historię? Całą, Ewangelię całe. No nie znaleziono skamieniałego krzyża Jezusa, nie, ani nadgarstka jego też nie. No bo raczej mu nie skamieniał. Zmartwychwstał, jest całkiem żywy. No dobra, ale pytam o same fakty archeologiczne. Co można... Co tam jest takiego, co... Tam okay, już raczej pytań, czy znajdziesz zwykły archeolog... fakty historyczne.
Ale archeologia sama, nie? Nie dużo. To znaczy pomaga. Archeologia, pewne rzeczy są bardzo ciekawe. Tutaj cała Golgota Gordona, cała historia związana z odkryciem tego miejsca. Co to jest Golgota Gordona? To jest miejsce przy drodze rzymskiej, przy którym krzyżowano ludzi, a niedaleko jest ogród z grobami. No ale czekaj chwilę, przecież ta Golgota, którą się ludzie jeżdżą odwiedzać do Izraela, to jest taka górka. Oraz jeżdżą na Synaj, który był w Egipcie, a nie w kraju Midianitów. No, i okay, co ma wspólnego z prawdziwym Synajem? Dużo jest nonsensów. Ale czekaj, no to które miejsca w Jerozolimie są historycznie sensowne, a które nie? No, ta Golgota nie jest też? Ta Golgota nie jest. W ogóle jest dużo miejsc... Oh my goodness, ażeś zaszalała teraz. Teraz cię powieszą. Czemu? No bo przecież tyle ludzi tam pojechało zobaczyć, modlili się, powiedzieli, żeby Bóg do mnie mówił ze świętego miejsca. To przychodzi Beata i mówi, wiecie, to archeologicznie to w ogóle nie jest ta Golgota, co w Biblii. No Golgota nie, ale ogród, na przykład Góra Oliwna, to już to jest, tak. Jest ta sama Góra Oliwna, miejsce w Wzgórze Świątynne, to jest Dlaczego Wzgórze to Świątynne? Nie jest ta Golgota? Ponieważ pasuje do opisu, czy nie? Ta Golgota Gordona pasuje, ta Golgota, gdzie stoi kościół, nie. Dlaczego nie? Odległość od miasta, to miało być przy drodze, nie ma śladów, że to, tam były jakieś krzyżowania, nie ma, pamiętaj, że grób musiał być blisko. No tak, rzeczywiście, bo był tam szabat. Tam tak, nie ma takiego miejsca. Do kilometra, miejsca. Tak? Nie, to nawet nie chodziło o to, to jest naprawdę blisko, po prostu to praktycznie ogród był przy tych miejscach krzyżowań. Ale skąd wiemy, to z opisu z Biblii. Wynika? Tak. No nie kojarzyłem. Możliwe, no także dobra. To musiało być w miarę blisko, to był bardzo krótki czas, to już nie był czas drogi szabatowej, bo tu już zmrok zapadał. A no tak, musieli szybko. Musieli to zrobić szybciutko. Okej. Okay. Pamiętaj, że czas zgonu to jest godzina 15 trochę tak. Po, od godziny 6 już był szabat, czyli mieli 3 godziny na to, wszystko. Żeby pójść do Piłata, załatwić papiery, przynieść wszystkie rzeczy, ściągnąć Jezusa, przygotować do pogrzebu i zanieść. No musiało być blisko. To musiało być praktycznie na miejscu. No, tak. No i tak się dzieje Sherlock Holmes i jego metody. Tak to trzeba dochodzić. Okay, Watsonie, czyli, gdzie no, sorry, więc w świecie pomyliłeś się i nie, to nie idziesz świat się pomylił. Nie świat się pomylił, tylko był sobie taki gość, który się nazywał Konstantyn i miał matkę wariatkę, która pojechała i udowadniała, że znajdzie wszystkie miejsca święte i narobiła takiego bajzlu w Jerozolimie, że do dzisiaj jest ciężko to posprzątać. Aha, czyli ona sobie powymyślała coś, bo miała ciągle wizję, bo ona była chora. Ona miała różne dziwne wizje, ona odkopywała różne krzyże, tych krzyżów to już można tyle zbudować. Dobra, i to nie ma nic wspólnego z naukowym podejściem, jakimś racjonalnym, sensownym, myślowym, to nie tak? Ma nawet nic wspólnego z chrześcijaństwem, tak jak Konstantyn tym chrześcijaninem nie był. No okej. Okay. Więc po prostu potrzebne to było w celach pytanie politycznych. Pytanie moje jest, że jeżeli to było w V wieku, a ludzie potem zaczęli naukowo podchodzić... Czwartym, tak, to dlaczego... Po prostu nie zostawili tego w cholerę i nie zaczęli teraz, wzięli mózg i zaczęli go używać i poszukali tych miejsc tam, gdzie bo one są. Bo biznes się kręci. Bo biznes to się kręci dla tych, co to sprzedają, ale reszta świata, to co to dla nich za biznes jeździć w fałszywe miejsca? Spróbuj wybudować w miejscu, gdzie jest Golgota Gordona, świątynię, do której będą włazić ludzie i będą ci płacić kasę. Nie da się ale tam nie czegoś... trzeba, no przecież wystarczy te informacje mówić głośno. Ale przecież mówimy o czasie wczesnego średniowiecza, kiedy wszędzie rypano świątynie. No rypano, gdzie się da. A tak. Obok tych świątyń musiały być gospody, gdzie ci pielgrzymi no, spali. Jak? Biznes. Tak jak dzisiaj. Więc miejsce to musiało być w miarę wygodne i duże. Dlatego Góra Synaj jest w tej chwili na Synaju, czyli w miejscu, gdzie zawsze był Egipt, w starożytności. Klasztor świętej Katarzyny tam stoi, nawet krzok tam mają, który rzekomo płonął, a z tego, co mówi Biblia, to góra była w kraju Midianitów i na to są dowody. W kraju Midianitów, okay. To jest obecnie Arabia Saudyjska, jest miejsce, gdzie jest taka góra i tak dalej, i tak dalej. No tak, to też. Nawet górą prawa ją nazywają tubylcy. No tak, to rzeczywiście, ja też o tym czytałem, także nie trzeba być ekspertem w archeologii, tylko wystarczy to czytać. Okej, okay, no dobra, no to jest mało optymistyczne, bo wychodzi na to, że teraz tak, sytuacja jest taka, ludzie sobie powymyślali głupoty, które niby mają być potwierdzeniami Biblii, ale nie są, bo to są zupełnie powymyślane dobra. Miejsca znikąd. I teraz czekaj, bo teraz dużo ludzi uważa, że Biblia jest bez sensu,
bo nic jej nie dowodzi, że się nie zgadza z archeologią, nie zgadza się z niczym. I teraz, jeżeli oni jeszcze do tego stwierdzą, że te wszystkie góry oliwne... Czy góry nie, oliwne, góra oliwna jest prawdziwa. No, ale no, Góra Syna i cała reszta, że to w ogóle się nijak ma do historii, do Biblii, do niczego, to stwierdzą, Biblia jest po prostu nonsensem do kwadratu. No to dobra, głupek stwierdzi, jest nonsensem do kwadratu, mądrzejszy stwierdzi, jest nonsensem, albo jest to gdzie indziej i poszuka. No większość ludzi już sobie nie zadaje trudu. A no żeby... to nie mój problem, że nie myślą. Myślenie boli. Myślenie boli. Pomóc no. trochę tym ludziom trzeba. Myślenie boli, wiem. W ogóle ludzie nie chcą być dobrzy dla innych i powiedzieć im prawdę, która ich poczytajcie wkurzy i rozbije im archeologię zakazaną i poczytajcie, poszukajcie co nieco o archeologii biblijnej. Gdzie? O, nawet w necie. Wiesz co, nie, w necie to jest taki śmietnik, że dobra. To trzeba konkretnie podać. Martin zrobi cudowną zakładkę, w której będą linki do różnych dziwnych rzeczy. I bardzo ciekawych, no. Niekoniecznie w takich, z którymi na przykład w 100% ja i Martin się zgadzamy, ale ciekawych i do przemyślenia. Dobre, dobry pomysł. To jest właśnie cel odwyku ogólnie. A wy myślcie. Nie słuchajcie nas, Beaty zwłaszcza. Martina też nie, tylko myślcie i czytajcie Bo ona Biblię. Nie była w Izraelu. Byłaś w Izraelu? No nie byłam niestety. A gdzie kopałaś? O, w różnych miejscach. No to wymienię jeszcze na europejskie, koniec. Europejskie, niestety. Że niestety, no fajne. Od śmietnisk europejskich po cmentarzyska europejskie. Co jest grody europejskie. Co jest ulubionym zajęciem archeologów w czasie wolnym? Mam powiedzieć no, zgodnie tak. z prawdą? Tak. No. Piwo dobra rzecz. Chlanie, no dobrze. Nie powiedziałam chlanie. Nie powiedziałem chlanie. Dobrze, czy lubią Indiana Jonesa archeolodzy ogólnie? Znam takiego, znałam, niestety już nie żyję, takiego jednego wariata, co po Indianie Jones zobaczył film i stwierdził, że będzie archeologiem. Myślałem, to ty byłaś. Nie, to nie ja, to taki mój znajomy. Okej, okay. Dobrze, to okej. Okay. Jakie najdziwniejsze rzecz wykopałaś, jaką osobiście? Dziwniejszą? No taką, co zrobiła wrażenie największe. Oj, pierwszy raz jak złoto wykopałam. Złoto wykopałaś? Tak. Zrobiło wrażenie? Kawałek złota. Druta, kawałek złotego, ale na samą myśl, że to jest złoto, to się bardzo dziwnie czułam. Jak wykopałam pierwszą czaszkę, to też trochę dziwnie. Skąd wiedziałeś, że to złoto? No bo było żółte. Ale uczy się na studiach, jak czym się różni złoto od czegoś tam, od miedzi, mosiądzu. No tak, też się uczy takich rzeczy, podstaw... No musisz rozpoznać pewne rzeczy, prawda? No wiesz co, w Polsce jakość szkół jest taka, że nie zmieni. No ale już mówimy tutaj o dosyć specjalistycznej dziedzinie nauki. No ja też. No uczysz się pewnych rzeczy, umiesz też rozpoznać skorupy, czym się różnią, troszeczkę wiesz o wypale, no, więc okay. Wczesny Gierek, późny Gomułka jest różny od kultury trzcinieckiej. Ja bym mógł nie rozróżnić. No ale archeolog. Dobrze, okej. Okay. Jak jeszcze było pytanie, a co najdziwniejszego? Co było najbardziej obrzydliwe, co wykopać? Ta czaszka? Nie, taka kość, która się rozpełzła troszeczkę, to znaczy... Robale? Nie, to było w takim miejscu... Wiesz, to wszystko wyglądało dosyć fajnie, jak się odkopało, ale to było grunt... Taka zamieniło się tak naprawdę w taką nieciekawą masę. Co to znaczy? No, konkretnie powiedz, co syf. To było. Takie co? Gluty takie, no. tak? W przybliżeniu. Wykopać kość się roz... No ona się rozłaziła, bo pod wpływem powietrza tam się jeszcze poutleniało pewne rzeczy. I... No to jak tak, na tak jak na filmach widać? Widziałaś Indiana Jonesa ostatniego? Indiana Jones i UFO? A nie, to nie całego, bo stwierdziłam, że jest tak kretyński, że niestety nie wytrwałam. Ja też, ale jak już zapłaciłem za ten bilet do kina, to... A ja nie wytrwałam. Słusznie całkiem. Nie ma sensu chyba go oglądać. Był takim idiotyzmem, że... No to... Tragedia, bo... kryształowa czaszka to była. Czy znalazłaś kiedyś takie rzeczy typu... Kryształowej czaszki? Się... Nie, ale coś się kojarzyło z UFO, niewytłumaczalne zupełnie, jakieś... Może archeolodzy to znajdują ciągle i ukrywają. Nie, ale widziałam kiedyś dziwne rzeczy na niebie. Jakie były to? Jakieś takie punkty, które wykonywały dziwne akrobacje. Okej, okay. No dobra, to inny temat. Co tu chciałem rzec jeszcze? Dobrze, to jeszcze pytaj na koniec. Czy fakt, że zajmowałaś się archeologią, wpłynął na to, że wierzysz w Biblię bardziej czy mniej? Czy to w ogóle nie ma znaczenia? To znaczy dla mnie te
dwie rzeczy nie są zupełnie z sobą, znaczy nie są do końca ze sobą powiązane. Bo to, czy jest Bóg, a czy ja znajdę dowody na istnienie pewnych postaci, o których wspominam. Ja nie mówiłem o Bogu, o Biblii mówiłem. Biblia to Biblii, jest pytanie. Dla mnie słowo Boga, więc skoro jest Bóg, a Bóg mówi prawdę... A czyli zakładasz na ślepo, że... Nie, dopiero doszłam do takiego wniosku w czasie studiów, że jest Bóg, który mówi prawdę i tą prawdą jest Biblia. A to nie dochodziłaś tak od strony naukowej, że znajdujesz rzeczy, które mi się potwierdzają z tą książką, stwierdzam, że Biblia jest prawdziwa, stwierdzam, że Bóg... Nie, jest. Ale to było miłe, że takie, że te rzeczy są i potwierdzają. Na pewno, no. Gorzej było, jakby się okazało, że wierzę w pierdoły. Ale dobrze, ale nauka to jest coś, co się rozwija i na tyle, na ile lat już żyję i wiem, że stopień tak zwanej wiedzy naukowej i sama wiedza się zmienia. To, co kiedyś zalecano jako zdrowe, teraz mówi się, że jest niezdrowe. To, co kiedyś mówiono, że jest stare, teraz okazuje się, że tak naprawdę to nie jest takie stare. Dużo jest kwestią interpretacji chwilowej mody i tak dalej, ale są też i rzeczy w nauce, które spełniają kryteria nauki ścisłej. To jest to mówimy o matematyce coś, i o geometrii w tym tak, momencie. Matematyka i geometria. Ale no, fakty to fakty i też się nie zmieniają. Jeżeli znaleziono jakąś kość tu i tam, no to... To znaleziono kość tego tu się i nie tam. Zmieni. Tak. I zmieniają się interpretacje tej kości, ale sama kość zostaje. Tak. I... No właśnie, no ale to jest dobra metoda dochodzenia do prawdy. Przecież dobrze. O to chodzi, żeby no dojść do tego, czy Biblia jest prawdą. Na studiach prawdą, uczono, no? Że jest coś takiego jak sławny szkielet Lucy. No i to znaczy niewiele, niewiele kości jakiegoś stwora, dojdziemy którego zinterpretował... Mówimy o małpoludach i tych różnych ogniwach pośrednich. Dobra, no powiedzmy, że małpoluda. No. W każdym razie interpretowano to jako jedną z form wczesnych australopiteka i tak dalej, i tak dalej. Teraz okazuje się, że ani ten wiek, ani taka rekonstrukcja twarzy, rekonstrukcja chodu nie jest prawdziwa. Że to nie było takie małpie. A to bardzo po cichu się o tym mówi, bo ja nie słyszałem. Szkielet Lucy ze śladami stóp ludzkich, odcisków, które tam znaleziono. Szkielet Lucy jest szkieletem małpy. No. Małpi. Małpa. Odciski stóp i chód, które tam znaleziono, są ewidentnie ludzkie. Tak. Połączono i obawiano nam, że ta małpka chodziła jak człowiek. No tak było, no. No teraz już nikt tego nie łączy. Dlaczego? No bo tam były ślady człowieka, to jest małpa, małpa tak nie chodzi. No ale ona nogę tam miała. Ale ta noga nie daje takiego śladu. Aha. A no to wiesz co, bo ja nie słyszałem, żeby głośno o tym powiedzieli. Ups, bo pewne rzeczy... Nie wiem. Wiecie co, Lucy to była małpa, pomyliliśmy się. Bardzo wiele... Słuchajcie, jeżeli chodzi o antropologię, to bardzo wiele z tych tworów, które się wciska ludziom, czy wciskało jeszcze niedawno, że są tak zwanymi ogniwami pośrednimi, czy czymś, formami wczesnymi, już teraz się o tym nie mówi. Z tego, co ja zbadałem, no, mówi się, tylko cicho, oczywiście coś ci ubiegło. Wycofuje się z tego. No, z tego, co ja zbadałem, to są albo ludzie, albo małpy. I dokładnie, ale formy, o których mówiono wcześniej i wmawiano nam, są w podręcznikach. W podręcznikach, które były drukowane no, jeszcze są, w 90-tych latach. Wszędzie są. Podczas gdy już w 90-tych latach się z tego wycofywano, ale po cichu. No wiemy, i podręczniki zostały, bo to za cicho trochę było i dalej się Boże, tego uczy no do tej szkole. Pory mamy rozwój embriona, który jest, wiesz, jakim szajsem. Nie wiem. W podręcznikach jest podany rozwój embriona, że to się rozwija tak samo praktycznie ryba, płas, ssak tak, i tak dalej. Że się przy no, tak, rozwój embrionalny przystawia tak, do rozwoju ewolucyjnego. Tak, a że to jest szajs, to wiadomo od prawie... O, to tu się dużo ludzi z tobą nie zgodzi zapewne. Ale to nie musi się ze mną zgodzić, no. Ponieważ to gość, który to stworzył, 20 lat później jego własny uniwersytet go wywalił za to, za oszustwo i tak dalej. To było oszustwo? Tak. A czyli co podał? Ten embrionalny rozwój jest inny? Tak, i to można sprawdzić na zdjęciach. Wystarczy, że ktoś sobie poszuka embrion człowieka, embrion żaby, embrion ryby na przykład 5 tygodni, 6 tygodni i tak dalej, i tak dalej. Okay. To czyli... można sprawdzić, nie trzeba... Dobra, to dla ćwiczeń nie zostawię. Nie wierzcie wszystkiemu, co w książkach. Nie zostawiamy żadnych linków ani nazwisk. Każdy, jak naprawdę chce wiedzieć, niech sobie sam poszuka tego embriona. Ja nie wiem. I sprawdzajcie wszystko, co jest w podręcznikach. No. Niech sprawdzi sam sobie te zdjęcia embrionów i zobaczy, czy do takich wniosków dojdzie. Tak się powinno robić. No właśnie. Rzekliśmy. I to jest dobra myśl na koniec. Sprawdzajcie. Tak, to podpisz się pod tym. Podpisuję się, Beata. Sprawdzajcie wszystko. Mnie też. Beata z Krakowa. Martina też.
archeolog, amator, nie, czy profesjonalista? Nie doszły, bo robi coś zupełnie innego. Znaczy nie zajmujesz się tym w praktyce, no ale to jak jesteś dzisiaj archeologiem, to jesteś. Jak jestem pisarzem, który nie pisze no tak, książek, ale żeby być i żeby mieć, trzeba było przyklepać to tytułem naukowym, a ja przed tytułem przerwałam. A, no tak. To archeolog bez tytułu naukowego. Niedorobiony. Ja powiem, że Titanica też nie budowali profesjonaliści, tylko amatorzy za to, znaczy przepraszam, Arkę Noego, bo Titanica budowali profesjonaliści, więc nie, zostańmy z tą myślą optymistyczną na koniec. Dobrze. A ja przypomnę, że ja jestem, mówiłem, Odwyk, mój Martin Lechowicz, który nie ma też żadnego tytułu dokumentu, ani tytułu, żebym tutaj uzasadniać moje gadanie w ogóle. Także jak ktoś chce słuchać w ogóle niecertyfikowanych mówców, to na www.odwyk.com. Piszcie komentarze i wesołego piwa życzymy. To jest fajna muzyka.